Cześć, witajcie. Dzisiaj mam wam do zaprezentowania czołg premium tieru 6 ze stajni chińskiej. Jest to typ 64. Otóż jakiś czas temu tak stanąłem trochę przed dylematem, co dalej zrobić sobie z załogą z WZ-131, ponieważ odkryłem już WZ-132. Nie zamierzam jej kupować, ale dzięki temu, że ją odkryłem, zrobiłem już inżyniera chińskiego. A ponieważ ostatnio gram lightami, to jakoś tak nie naszło, że może sobie właśnie zakupię ten pojazd. No i jakoś tak się udało go zakupić i powiem szczerze, naprawdę nie żałuję. Mam fantastyczną zabawkę, odkąd ten czołg kupiłem. Jest to taki troszkę Hellcatik, jeżeli widzicie, jak on wygląda. Tam słyszałem nawet porównanie, że to taki, można powiedzieć, nawet stokowy Hellcat. Typ 64 dysponuje bardzo dobrym opuszczaniem działa. Troszkę mułowato się rozpędza, natomiast no już jak się rozpędzi, to jedzie. Zobaczcie, jego prędkość maksymalna to jest ponad 70 na godzinę. To jest naprawdę całkiem fajny wynik. Oczywiście pancerza to nie ma, ale ma to, co ja lubię ogólnie w czołgach, o czym już powinniście wiedzieć, czyli ma bardzo dobre opuszczanie działa. Działko, jakie tu dysponujemy, posiada bardzo fajną szybkostrzelność. Podstawowa to jest 18 i 18, natomiast ze wszystkimi bajerami, które ja tu posiadam, to jest coś około 2,70 coś, o ile dobrze pamiętam. Minusem oczywiście działka jest, zobaczcie, jest celność, bo to jest 0,4, co czasami bywa denerwujące, ale czas celowania 2,1 sekundy, czyli uważam, że bardzo fajny. Penetracja 128 na pociskach zwykłych. To jest nieźle jak na szóstotierowego lighta. Losowanie taki pojazd ma do tierów dziewiątych. 128 penetracji to jest więcej na pociskach podstawowych niż ma na przykład MT-25, który jest pojazdem zwykłym i jest również na szóstym tierze. Natomiast MT-25 posiada większą penetrację na Goldzie, a tutaj jak gdyby typek posiada tej penetracji, zobaczcie, 177. 177 na pociskach premium to jest o 2 więcej niż na przykład taki IS, który ma też losowania do dziewiątek, a my mamy tutaj na pociskach premium o 2 penetracje więcej plus dobrą mobilność, czyli jest to, uwierzcie mi, pociski premium na tym pojeździe przy jego losowaniach spokojnie na większość sytuacji wystarczają. Zobaczcie, ja w ogóle minus tego czołgu, od razu to poruszę, on posiada tylko 45 pocisków. Jeżeli strzelacie co niecałe 3 sekundy, to możecie się wyprztykać, gwarantuję wam, bardzo, bardzo szybko. Ja już miałem wiele razy sytuację, że mi tych pocisków zostawało niewiele. Ale pomimo tego, iż tu mamy 128 penetracji tylko na pociskach zwykłych, to ja włożę aż 35 sztuk takiej amunicji, a na jakieś twardsze cele, czy po prostu jeżeli jakiś tam nawet siódmotierowy hatek stoi do mnie przodem i go ze zwykłych pocisków nie przebije, albo po prostu jakikolwiek cel, który wiem, że nie przebije, albo będę miał trudność z przebiciem z pociskami zwykłymi, wtedy używam pocisków premium. Zestaw tutaj włożę standardowy, zwykły zestaw naprawczy, zwykła apteczka i gaśnica. Pojazd ten się praktycznie mi nie pali, więc mógłbym założyć racje bojowe, ale póki co jeszcze takiego wariantu nie stosowałem. Już wam mówię dlaczego. Dlatego, że ten pojazd naprawdę, poza tym, że daje mi bardzo dobrą frajdę z gry i ja teraz gram głównie nim i ewentualnie czymś do niego, to poza tym, że załoga z WZ-131 szkoli się tutaj naprawdę szybko. Jak tego typa kupiłem, to miałem troszkę ponad pierwszego perka, tylko już widzicie, 81% jest trzeciego perka. Załoga szkoli się szybko, bo to jest czołg premium, a to jest czołg premium szóstego tieru, więc ma też bonus do szkolenia. Tutaj zakupiłem, o widzicie, możecie zobaczyć na bokach wieży, jest moje zdjęcie. Nawet taki trochę uśmiechnięty. I ta załoga naprawdę bardzo fajnie się szkoli. Ja to nazywam, że to jest czołg, taki czołg trzy w jednym. Po pierwsze, daje mi niesamowitą frajdę. Po drugie, szkoli mi szybciej załogę. I po trzecie, on zarabia. Ten pojazd naprawdę fajnie zarabia. Bo na ogół jesteście w stanie za bitwę wyciągnąć od 20 tysięcy na czysto do 50 nawet, 60 tysięcy na czysto. Wszystko zależy oczywiście, jakie zrobicie obrażenia, ale co też ma ważne znaczenie w lajcie, jeżeli macie dobrą mapę, dobrą możliwość i świecicie dla własnej drużyny,
a wasza drużyna strzela, to im więcej obrażeń zrobicie po spocie, tym więcej pieniążków wam wpływa. Więc ja mam teraz taką frajdę i tą przyjemność, że gram pojazdem, który uwielbiam, a do tego jeszcze mam z tego jakieś tam kredyty. Oczywiście są to mniejsze przychody, niż byśmy grali pojazdem premium tier 8, nastawionym stricte do zarabiania, ale jest i tak naprawdę nieźle. Cóż jeszcze o tym czołgu mogę powiedzieć? No, wymieniłem jego właśnie zalety, jakim jest bardzo dobra prędkość maksymalna, bardzo dobre puszczanie ciała. Minusy oczywiście, mała ilość pocisków. Cóż takiego jeszcze można powiedzieć o minusach w tym pojeździe? To chyba jest takie najbardziej rzucające się, szczerze mówiąc, w oczy, właśnie ta mała ilość pocisków. Zasięg widzenia tutaj mamy bazowy 390, to jest całkiem nieźle. Ja właśnie, może jeszcze tutaj poruszymy kwestię załogi. Załogę mam już po jednym reskillu. Jak widzicie, już się zbija. Jest kamuflaż praktycznie na wszystkich na 100%. No, na dowódcy akurat robi się jako trzeci perk, ponieważ po reskillu, no oczywiście wrzuciłem to, co działa, jak ma 100%. No i tutaj robią się takie rzeczy typu strzał z biodra, typu jazda terenowa, żeby jeszcze lepiej tym pojazdem sobie radzić na trudniejszych nawierzchniach. Rozeznanie w sytuacji, żeby zwiększyć zasięg widzenia. No i tu oczywiście na ładowniczym się robi akurat naprawa. Cóż jeszcze mogę powiedzieć? Wyposażenie, jakie włożę. Ja nie nastawiam się od jakiegoś czasu, a właściwie od mojego drugiego podejścia, znaczy od mojego podejścia do lightów teraz, jak już tak się bardziej za nie wziąłem, nie nastawiam się praktycznie poza ELC-kiem, no bo tam to jest jeszcze inna sprawa na inny temat, ale to kiedyś o tym poruszę, nie nastawiam się żadnym scoutem na spot pasywny. Nie mam nigdzie binosów, ani nie mam nigdzie po prostu szmatki tak zwanej. Mam wrzuconą osłoniętą optykę, plus bije, plus bazowy zasięg widzenia. Mam aktywnego, zobaczcie, zasięgu widzenia 450 metrów. To jest o 5 metrów więcej niż mamy maksymalny zasięg. To jest całkiem nieźle. Do tego, jeżeli doliczymy kamo w ruchu plus rozwinięty kamuflaż, to możemy naprawdę podjeżdżać nieraz w fajne miejsca. Jeżeli jeszcze umiemy wykorzystać krzaczki, to możemy naprawdę tym pojazdem nieźle sputować. Do tego mam wrzucony mechanizm dosyłający, żeby szybciej ładować, oraz ulepszony system naprowadzania dla szybszego skupienia. Oczywiście wolałbym, żeby tu była zamknięta wieża i mógłbym włożyć wentylację, żeby podkręcić jeszcze wszystkie umiejętności o trochę, wszystkie właściwości tego czołgu, no ale ponieważ się nie da, to i to jest właśnie chyba taki drugi z minusów, że nie można wsadzić tu wentylacji. To tak oto ja postanowiłem sobie ustawić wyposażenie, tak sobie ustawiłem pociski, co umożliwia mi zarówno robienie obrażeń w sytuacjach poważniejszych, robienie obrażeń na pociskach premium, a przy okazji naprawdę fajne, przyjemne zarabianie. Ogólnie to jest chyba jeden z najlepszych zakupów dla mnie oczywiście, jaki zrobiłem w tej grze i na chwilę obecną myślę, że frajdę, jaką mam z tego pojazdu, mogę porównać do frajdy, jaką mi daje STB i jaką mi daje Bulldog, czyli zdecydowanie ten pojazd jest teraz w top trójce moich ulubionych czołgów w wodzie na tą chwilę. Dobra, to tyle, jeśli chodzi o pogadankę o typie 64. Dzisiaj was bitwą męczyć nie będę, natomiast uwierzcie mi, pojawi się ten pojazd u mnie na kanale nie raz, nie dwa, a może kiedyś będę poza kojarzeniem się wam ze STB, gdzie już ten czołg japoński dosiadał wielu lepszych graczy niż ja. Może kiedyś będę wam się też kojarzył z tym typem 64. Byłoby to całkiem fajne, bo naprawdę pojazd jest dla kogoś, kto lubi lighty, myślę, że pojazd jest warty polecenia, warty uwagi. Trzymajcie się i do następnego materiału. Cześć!